motor running. Head out on the highway, looking for adventure. And whatever comes our way. Siemano, tutaj Maciek M40, to jest kolejny odcinek. Przejdźmy razem kolejny Macro Rally 04. Dzisiaj mamy Grecję. Najtrudniejszy rajd w Europie. Na odcinkach dominują szutry, a czasem pełno na nich skał. Poza trasą wszędzie jest pełno różnych kamieni. Ja Grecję znam od Kolina Dwójki. Grecja jest nawet fajna, ale czasami można tam wylecieć trasy. Ciekawe trasy, może tak powiem, że są. I płotki czasami przeszkadzają. No ale wiadomo, o co chodzi, jedziemy. Dobra, jesteśmy na miejscu, strefa serwisowa. Embesos i Smolkas. W większości to jest średni shooter. No, tutaj lekki shooter dominuje, więc weźmiemy sobie na... Może być średni. Tutaj wszystko zostawiamy, stabilizator też. Dłuższe obroty, jak tak zawsze lubię. Dobra, Wacław, testujemy samochód. 5, 4, 3, 2, Grecja, god damn. 6, prawy 50, 5, lewy 30, ostrożnie 4, prawy przez szczyt i 6, lewy 3, jak dawno w Grecji nie jechałem. Przez szczyt, zać, zać do 5, 5, lewy, zać, zać. Chociaż Grecję znam już od dawna, ponieważ Grecja na pewno była w Kolinie Dwójce już. Nie pamiętam dokładnie, czy była w Kolinie Jedynce, bo sobie kiedyś grałem, ale dopiero... To nie dopiero może. Lekko coliznąłem tą grę, ponieważ tam przeszedłem dosłownie na 4 rajdy. Chyba Austria była, Kenia być może. Nie, Grecja chyba była tam. No i po prostu komputer mi się zwalił, jak to bywa, bo gram na starym. Po prostu potem mi się już nie chciało grać. Tymczasem my tutaj już kończymy odcinek próbny z Wacławem. Jak ja dawno Wacława nie słyszałem. Dobra. Gotowy, Wacław? To jadę. 5, 4, 3, 2, 1, rura. 6, prawy przez szczyt i ciągle. Grecja to jest taki dla mnie neutralny rajd. Może być, ale... Mam o niebo lepsze rajdy, które mi się bardziej podobają. Natomiast Grecja, no... To bardzo mi przypomina USA. Ale może być, no. Teraz wam powiem, bo gram sobie na starym kompie, bo na starym, ale gram. Naszło mnie na kolejnego nefsa, bo ja chciałbym zaliczyć wszystkie nefsy, jakie były w historii. Sobie kiedyś grałem w dwójkę, grałem w jedynkę, w trójkę, czwórki jeszcze i piątki, czyli High Stakes, no, Road Challenge i Porsche jeszcze nie widziałem. Hot Pursuit 2 zaliczyłem, no, Undergrounda jeszcze nie, ale mnie naszło na Undergrounda dwójkę. Wow. Dobra, never mind, leć. No teraz przechodzę sobie Undergrounda dwójkę, no i mi się, jak zwykle, musi być jakiś fajny soundtrack. No i tym razem też jest. Między innymi Snoop Dogg i The Doors. Featuring, bo featuring The Doors, ale... Może to się tak wymawia. Ale jest piosenka Riders on the Storm. Jedna z moich ulubionych piosenek Doorsów. No i mi się wbiła jeszcze do głowy taka jedna piosenka. Bardzo fajnie, fajna. Fajnie wykonane. Mimo, że to jest alternatywna muzyka już. Alternative rock chyba. Z tego, co się dowiedziałem od Windows Media Player. Jest to piosenka Black Betty Spider Bait. Piszcie sobie Black Betty, to wam na pewno wyskoczy wykonawcę, bo nie pamiętam. Spider Bait się tak pisze, chyba.
prostu zaczyna się na, znaczy na banjo chyba oni zaczynają grać, czy na coś, nie wiem. Ale naprawdę taki klimat jest. Praktycznie oni tam nie grają, tylko jest perkusja nabijająca beat i gościu śpiewa. Tam są stawki oczywiście gitarowe, no bo tak to by trzeba było. Ale jest to tak dziwnie, śmiesznie i tak ciekawie wykonane, że powinno się posłuchać. Jak nie graliście w Underground na dwójkę, to, to polecam naprawdę. Teraz się zamykam, bo chcę posłuchać trochę Wacława. Upa! Było gdzie? Oho, po prostu lewy kandydat. A tu pędzę Wacław 160 na godzinę, ty nie masz po prostu wow, na dwóch kołach, hardcore. To szczęście, że nie było to, tego, co się stało w Szwecji na odcinku próbnym. Dobra. Uuu, trzeci, zawaliliśmy Wacław trochę, ale to tylko setne sekundy na szczęście. 14 setnych straciliśmy. No Wacław, się zagadam po prostu o tym Spider-Bejcie. Teraz trzeba się skupić. Bo zawalimy Raid Grecji, to potem będzie. Shit. Oh my goodness. Góry. Góry. Nie trąbcie mi, ja słyszę, że wy jesteście i widzę. Znaczy brawa bić, a nie trąbić. Co, co wy, klaksony jesteście? Jeremy Clarkson, goddamn, cię trafił. A nie tni. Mogłem ciąć, jak Wacław mówi, że nic nie mówił, ale ja wolę bezpiecznie jechać, dosyć. Na Grecję to mi całkiem nieźle idzie. Zawsze w Grecji miałem dużo problemów z wypadaniem z tras. Wow, no właśnie o tym mówiłem. Lubię wypadać z tras. No i teraz zawaliłem ten odcinek. Będziemy znowu trzeci albo któryś tam. Shit, no jeszcze Gleba. Daszek? Przynajmniej na trasę wróciliśmy, spokojnie. Jeny. Ale zawalona. Chill. Szaczek. Nie, tragedia będzie ten rajd. Zobaczymy się przyspieszenie trochę, bo po prostu tragedia. No nie. Pamiętam jeszcze jak w Kolinie jedynce się grało, to się praktycznie jechało na hardcora. Teraz mogę tak powiedzieć, jak gram w Kolinie 4, ponieważ tam się... Mogę tak określić, że się świat generował, mapa się generowała. Ona się cała naraz nie ładowała, tylko potem jak dojeżdżaliśmy do jakiegoś momentu, to ona po prostu się ładowała. Po prostu... O kurde, zakręt się pojawia. Wtedy wskazówki pilota były naprawdę bardzo potrzebne. Nie tragedia, Wacław. Nie mówisz, że zbocze. A wtedy jest problem. Wow. Dobra.
Gaz do dechy. Same zacie. Gadnięte. Spomnij, spadniemy tak w pozycji, że wów. Mam nadzieję, że potem sobie to odrobimy jakoś, bo będzie tragedia. Dobra, meta. Teraz się boję, co będzie. No, mówiłem, zlecimy, także hej. Na siódme miejsce. 21 sekund. Jak my to nadrobimy? Panowie. Teraz uwaga, uwaga. Naprawiamy. Skoła, półosie. Do wchodzenia. Karoserię można. Zawieszonko. Coś jeszcze wystarczy? No nie. Zawieszonko zostawiamy. W spokoju. Wężarę. Nie, teraz bierzemy sobie naprawdę średni shooter w większości Fortnite i Kales menu. Dobra, Wacław, musimy się sprężyć, bo mamy naprawdę siódmą pozycję, to jest styf. 5, 4, 3, 2, 1, rula, 73, prawy pośrodko i długi, 6, lewy zać do 3, 6, prawy przez szczyt i 4. O, shit! Kto by to postawił? Słupek to jest znak, kapelę. Naucz się czytać i rozpoznawać, co stoi. Dobra, zwalimy znowu. Na plusie, przynajmniej teraz wiemy, jaki czas mamy. O, plus 6. Jaj, co, goddammit. No znowu kapieczka. Ostrożnie, 6 prawy przez szczyt. No teraz już troszeczkę lepiej. I 6 prawy zać do 3. Na drodze te 20 sekund, panowie. Jedziemy. Dobra, jesteśmy na minusie. Uff. Mamy sekundę do przodu, dobrze jest. Mamy 4 odcinki na nadrobienie tych 20 sekund. Wow, ale tak to nie nadrobimy, panowie, jedziemy. Szaczki wpalone. Prawy? Nie widzę tego prawego. O, 14 sekund. Czyli jedziemy tak jak wtedy. Dobra, ostrożnie przez szczyt. Ja tu sobie skrócę drogę. Na 4 sekundy do przodu. Wow. Mościk. Tak, to jest ta trasa, gdzie łatwo można spać, także... Ajajajajaj. Nice. Rozpędzamy się, panowie. Nadrobimy ten czas. Pięknie. 7 sekund do przodu. 14 sekund tylko brakuje. Na piąte miejsce weszliśmy. 14 sekund. Damy radę, panowie, damy radę. 4, 3, 2, 1, rura. Długi, 6, lewy. Długi! Po prostu prosta stop.
No, tak, ja coś to lubię. I do prawej przez 6. Już mogłem sobie większe obroty wziąć. 6 prawej. Większa prędkość. I drugi, 2 prawej. Pa! Pięknie. 3 prawej, 2 lewy. 32. Oj, fraps, fraps, fraps. Niedobry. No, takie coś to ja lubię. Mi dobrze trasa wychodzi. Te kapliczki mnie wkurzają po prostu. Plus, minus 2. Plus 2 sekundy do przodu. To lubię. Aj, aj, aj. To nie było ładne. I 6, szczyt środkiem, 5, lewy, 50. Środkiem było. Drzewo. Panowie. Uwaga. I 6, lewy. A, studzienka. Hopsa po środku, góry, ostrożnie, 5, lewy, przez. A co ma być po boku ta hopsa? No i zwaliliśmy, widać. Gdzie ten checkpoint? Ledwo co na minusie. Drzewo. Wacław, mów drzewo, jak jest drzewo. Kiedy nie wykituje. Jaka prosta, Wacław. Ty jesteś pogodynka, że przepowiadasz odcinek do przodu. 6 lewy, 30. 6 prawy przez 4. I 3 prawy. I 6 lewy przez 4. 30. Zakręt 6 prawy na asfalt. Łazap. 30. Asfalt, o mordę. Jak my się tu wyrobimy. Ej, no lol. No i zwaliłem. Teraz musimy się sprężyć, naprawdę. 6 sekund straty. To nie fair. Teraz 4. Uhu. Jedziemy, malina, jedziemy. Wyciągniemy tą szóstkę do przodu. No. Coś tam się osiągnie przynajmniej. Kurde, jedziemy przynajmniej z minusem. Dobre. Udało się piersi. 13 sekund. Zdążymy. Po 6 sekund na każdy tor i damy radę. Jesteśmy trzeci. Już jest dobrze. Koła nam padają. Medyk. Zawieszenie. Karoseria jeszcze nie jest tak źle. Półośka. System chłodzenia. To bardzo ważne. Hamulce? Nie, dobra, skrzynia biegów. Co my mamy? Hardhiki i Rentina. Dużo zakrętów, bardzo duża trudność. Oh my goodness. Co by tu sobie wybrać? Ja bym tu sobie wybrał jeszcze mały, mniejszy prześwit. Sprężyny bardziej miękkie. Jedziemy. 5, 4, 3, 2, 1, rura. I 6, prawy, zać.
zak, zak. Uhu. Nie ma jak kontra. Tu cały czas próbuję przeżyć, Wacław. Czy ciebie słucham przynajmniej coś. To jest trudna trasa. Okej. Never mind. Ciatki. Minus 7. Prawie. Dobrze jest. Dawaj. Citroen Power. O, szybt most. O, w mordę. O, w mordę, ale stromo. Spokojnie, jak Wacław mów, nie tnij, to nie tnij. Minus 10. Chyba sobie żartujecie. Na pewno sobie poradziliście lepiej ode mnie, tak? Na tej trasie. Plus 2. Kurczę. Yo dog. To już trochę lepiej. Znak. Ojeju. Cieszę się, że ja walczę i się nie wycofałem jeszcze z wyścigu, Batman. Właściwie z rajdu. To była porażka wtedy. Wielka porażka. Kontra. To chciałem właśnie zobaczyć. Może będziemy już pierwsi. Oh yeah. Udało się. Mają tylko pół sekundy do straty do nas, także teraz musimy się postarać. USA mi lepiej szło. Dopiero teraz to uświadomiłem. Za bardzo się rozmarzyłem. Oh shit. Co to było? Ja robiłem kontrę w lewo, a ten nadal po prosto. Nie lubię cię. No jeszcze na minusie jest, ale zaraz wejdziemy na plus. Wow, ale świetnie. In a house of the rising sun. Prawy. There is a house in Orleans.
is full of rising sun. Jeszcze teraz mi House of the Rising Sun do głowy weszło, goddammit. And it's smear. Oh, when you for one. Oh my goodness, ale czas. Tum 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 tum. Kto to postawił? Tum 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 tum. Tum 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 tum. Cztery prawe, pięć lewe. Sami ta kierownica za szybko reaguje. Albo za wolno. Most! Goddammit. Ja zawsze tutaj ten most nigdy nie wjeżdżam, tylko po prostu przecinałem. Ścinałem przez rzekę. Pamiętam to. Zawsze. O kurczę, nie wyrobię się. Przez rzekę na przełaj. A co? Uhu, jeszcze lepiej. Kurczę, to chyba nagroda dla mnie. Żeby sobie nadrobić tą stratę wielką. A minus 20 to jest dopiero. Nice. To ma być trudna trasa. Pewnie zaraz zasadzą kilka jedynek i będzie problem. Wow, minus 38. O, siata, 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 dobrze. Kamień. Kamień. Meta? Już? Nie no, epicki wynik. Tu nawet byśmy nadrobili ten cały ten. Jest, ukończyliśmy rajd jako pierwsi. Dobra robota. No i tym sposobem udało nam się wyjść z tej przerażającej przewagi i wejść na pierwsze miejsce. Teraz pewnie nie będą testy, także widzimy się w testach. No, mamy testy. Tym razem testujemy silnik Wielkiej Brytanii. Polega praktycznie na tym samym co skrzynia biegów. Tylko, że dłużej musimy go kręcić. I tutaj właśnie się przydaje kierownica, żeby utrzymać poziom. Znaczy pedały u kierownicy. Po prostu epicką stronę można wejść. Ulala, to będzie trudno. Wchodzimy w dół, tak? Ulala. I na jedynkę. I proszę bardzo, zaliczony test, mamy lepszy silnik. A my się widzimy w kolejnym rajdzie. Nara.